Aż 10 sportowców z Warmii i Mazur reprezentowało Polskę na Igrzyskach Olimpijskich w Monachium. Wydawało się, że to duży potencjał, ale później okazało się, że to zawodnicy albo młodzi, którzy dopiero nabierają doświadczenia i w konfrontacji ze czołówką światową nie mają jeszcze za wiele do powiedzenia, albo zawodnicy, którzy wprawdzie tutaj w kraju odgrywają dużą rolę, ale w stawce międzynarodowej nie mają większych szans. W turnieju siatkówki w reprezentacji Polski grał Stanisław Iwaniak, jedna z najwybitniejszych postaci AZS-u w jej historii, ale siatkarze wypadli słabo, zajęli dopiero 9 miejsce. Stanisław Iwaniak nie był zadowolony z wyniku na Igrzyskach Olimpijskich, wkrótce jednak przeżywał piękne lata, bowiem jego AZS Olsztyn zdobywał seryjnie tytuły mistrza Polski lub srebrne, brązowe medale, a później kontynuował karierę za granicą, a po powrocie związał się z Kortowem, był nauczycielem wychowania fizycznego w studium WF-u, trenował także następne generacje akademików. Stefan Grodzicki, ciekawa postać w jeździectwie, wyjechał do Monachium z nadziejami, które się jednak nie spełniły. Miejsca w drugiej dziesiątce wprawdzie przyzwoite, ale na pewno nie zaspokajały w pełni ambicji utytułowanego w Polsce jeźdźca. Startował też Marek Jóźwik, później znany komentator telewizyjny. Jego koronną konkurencją to był bieg na 110 metrów przez płotki. W Monachium dotarł do półfinału, ale już w pierwszej ósemce się nie zmieścił. Rozwijała się podobnie powoli kariera późniejszego medalisty Andrzeja Gronowicza. Debiut w Monachium nie wypadł najlepiej, ale zebrane doświadczenia zaowocowały kolejnymi startami. Danuta Piecyk, również wybitna lekkoatletka w Monachium, nic nie zdziałała. W biegu na 400 metrów odpadła w ćwierćfinale i nie odegrała większej roli. Natomiast Polacy brylowali na arenach Monachium, złote medale zdobywali Jan Szczepański, Józef Zapędzki, Władysław Komar, no ale oczywiście największą furorę zrobili piłkarze. Orły Górskiego. Wtedy chyba narodził się ten zespół, bowiem odniósł pierwszy wielki sukces. Zdobył złoty medal olimpijski w dramatycznym meczu ze Związkiem Radzieckim. Zwycięstwo 2-1 po rewelacyjnej zmianie w ostatnich minutach. Szołtysik wszedł na boisko i zdobył zwycięską bramkę. Natomiast w finale Polacy pokonali Węgrów 2-1, mimo że do przerwy przegrywali 0-1. Wówczas bohaterem spotkania okazał się Kazimierz Dejna, strzelec dwóch bramek. Oczywiście piłkarskie złoto wywołało w kraju ogromny rezonans, ale nikt wtedy nie przypuszczał, że w turnieju reprezentacji bądź co bądź amatorskich Polacy później, za 2 lata, będą tak błyszczeć na stadionach RFN w turnieju już profesjonalnych reprezentacji. Monachium to także przykre doświadczenia. Po raz pierwszy w historii wioskę olimpijską zaatakowali terroryści. Czarny Wrzesień, tak się nazywała ta organizacja palestyńska, która napadła na izraelskich sportowców. Były ofiary w ludziach, chcieli wymusić po prostu uwolnienie swoich rodaków. No wszystko, cała akcja policji też nie była przeprowadzona najlepiej, były dalsze ofiary i w efekcie położyło to się ogromnym cieniem na Igrzyskach Olimpijskich. Myślano nawet o przerwaniu zawodów, ale przewodniczący Międzynarodowego Komitetu, Ewen Brandy, powiedział, że gramy dalej. Igrzyska toczyły się, ale tego incydentu już nikt nie zapomni.